Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Artur Gwóźdź po bardzo udanej gali KSW 67. Artur, przede wszystkim bardzo dużo debiutantów na tej gali, więc zapytam Cię, czy ten eksperyment gali organizatorom KSW się udał? Jak najbardziej. No przede wszystkim 7 czy 6 skończeń przed czasem, raczej walk, które się skończyły przed czasem, no to sama ta liczba mówi, że to jednak jest bardzo dobry wynik, no i sprawdził się to, ten eksperyment. Czy to eksperyment, wiesz, no dostali szansę zawodnicy Via Play i KSW w nowej formule, no musi produkować nowe postacie i nowe gwiazdy, no i to im wychodzi i w kilku zawodników dzisiaj się pokazało ze świetnej strony. No i przede wszystkim mój Dawid Śmielowski pokazał się z jeszcze lepszej strony, wygrywając walkę, którą tak naprawdę miał przegraną na kartach punktowych, a pokazał znowu wielkie serducho i zwycięstwo, które jest dobrym skalpem, no bo Filip Pejś jest uznaną marką, przede wszystkim byłym weteranem UFC i mocnym zawodnikiem w KSW, który też tutaj dawał fenomenalne walki z Romkiem Szymańskim, znokautował mojego Sepka Reyes. No i co? No i przede wszystkim miał bardzo fajną walkę z Rutkiem, nie? Także tutaj akurat rewelacyjny skarb dla Dawida. Dużo nerwów kosztowała Cię walka Dawida Śmielowskiego i powiedz mi, czy Ty też widziałeś, że na punkty tej walki po prostu Dawid nie wygra? No tak, tak. Więc byliśmy świadomi, że po pierwszej rundzie, druga troszeczkę lepsza, jesteśmy w plecy i trzeba tą rundę wygrać trzecią i to wygrać przed czasem. No. No i Dawid zrobił to świetnie i szkoda trochę zdrowia Felipa, ale wiesz, no jednak no taki jest ten sport i walczył do samego końca i taki charakter, który ma w sobie i który już udowodnił w niejednych walkach, to nie jest przypadek, tylko to jest jednak cały Dawid Śmielowski. To przejdźmy do walki, która na pewno rozdarła Twoje serce. Mówimy tutaj o walce Andrzeja Grzepyka z Adrianem Bartosińskim. No jak na gorąco widziałeś ten pojedynek, no i jakie emocje w Tobie, jakie emocje Ci towarzyszyły? No nie widziałem go, bo kurczę, wiesz, ja jestem tak, oni mnie obydwoje duży, kosztują nerwów i kosztowali nerwów, że wiesz, przeżywałem ten pojedynek bardzo mocno, gdzieś na z boku stałem, zakładałem, zmieniałem jedną koszulkę na drugą, wychodziłem do jednego, żegnałem się z jednym, poszedłem do drugiego, chciałem, wiesz, się zachować w taki sposób, żeby jeden i drugi czuł się dobrze w tym, że jestem za jednym i za drugim i dzisiaj wygrał sport i taka jest prawda, a wygrał lepszy tego dnia, czyli Adrian Bartosiński. Andrzej pewnie będzie przeżywał to bardzo mocno, ale z drugiej strony młody pokazał się, że prasa domowa jest mocno odrobiona i pułapka, która została zastawiona, ale też po części taki instynkt Andrzeja, że rzucił się mocno do tego już myślał, że tego Adriana ma na widelca, tutaj się sytuacja zwróciła, no i młody zrobił fenomenalne poddanie, które też tu pewnie wielokrotnie jest robione na treningach, bo ma świetnego trenera od parteru. No i co, no wiesz, no pojedynek, który tak naprawdę wyłonił pretendenta, czy do pasa, czy do walki o pas, czy do kolejnej walki eliminatora i tak dalej, to już decyzja KSW. My jesteśmy otwarci. Po drugiej stronie drabinki stoi znowu jeden z moich asów, czyli Michał Pieczak, który też stoczy niedługo swój pojedynek z bardzo mocnym przeciwnikiem. Pewnie wszyscy się domyślacie i pewnie do takiego pojedynku byłoby miło zobaczyć. Ja też jestem za tym, na co się wydarzy później, no to wiesz, już daleka droga. Najważniejsze, żebyśmy się dzisiaj cieszyli z tego, że mieliśmy widowisko, które skradło też show i dali fajną walkę i ten jeden i drugi na pewno jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, a to dzisiaj jest wygranym Adrian i to Adrian będzie na pewno dążył do walk, które będą mu przynosiły wielkie sukcesy i tak naprawdę dzisiaj to niech się cieszy tym zwycięstwem, bo on na to naprawdę zasłużył i udowodnił to w klatce. Gdyby padła propozycja z KSW, a gdybyś Ty miał decydować, to chciałbyś, żeby właśnie kolejną walką Adriana był ten eliminator Pietrzaka z Szamilem Musajewem, czy od razu walka z Roberto Soldiciem o pas? Wszystko zobaczymy, co Roberto Soldi zrobi. Tak? Jeżeli Roberto Soldi zostanie w KSW, no to będzie miał dobre mienia pas 77 kategorii w 84 kg, no i będzie musiał się zdecydować, który pas broni, czy będzie bronił jednego i drugiego, jeden po drugim, czy będzie bronił tylko jednego, jeden zwakuje. To są decyzje, które pewnie też będą niedługo podejmowane i my będziemy wiedzieć wtedy, co robić i tak dalej. A może będzie walka o tymczasowy pas. No i dzisiaj dużo młodych zawodników, którzy aspirują na duże gwiazdy Federacji KSW. Poza zawodnikami Artnoxu, jaki zawodnik na Tobie zrobił wrażenie? Bo było tutaj kilka fajnych pojedynków i kilka fajnych skończeń. Wiesz co? Zuriko z Octopusa, 61 kg, mocny chłop, widać, że fizycznie jest fenomenalny, jak na tą kategorię wakową. Adam Soldajew, no świetny knockout, kurczę, tutaj tego. No i Igor Michaliszyn, to samo. Czyli wiesz, no wchodzą chłopacy
którzy już, bo o nich było głośno na polskiej scenie, no wchodzą do KSW i potwierdzają to, że naprawdę są topowymi zawodnikami i to jest fajne, że te KSW robi się teraz coraz może jest odmładzane takimi postaciami, bo może za chwileczkę ci zawodnicy będą przejmować tą pałeczkę po tych schodzących gwiazdach, jakim był, jest Mamed, jakim jest Pudzian, jakim jest Juras, jacy są inni zawodnicy, którzy gdzieś już powolutku kończą te swoje kariery, no i będziemy mieli fenomenalnych zawodników, którzy do tego i na pewno takich zawodników wyrastają. Robert Bruchała, Dawid Śmiełowski, przede wszystkim Rutek, który teraz wchodzi na tego, Saladin jest bardzo mocny, Adam Soldajew, który też się świetnie pokazał, no Adrian Bartosiński, który znowu udowadnia, że wie, że tak renomowanego zawodnika, jak jest Andrzej Grzebyk, poddaje przed czasem. Wiesz co, no ja jestem zadowolony, no bo wiesz, mam tych moich asów kilku. Nie zapominajmy jeszcze o Sepku Rajewsku, Kim, Jakubie Wikłaczu i tak jak wcześniej wspomniałeś, Michale Pieczaku, którzy na pewno jeszcze dadzą nam takie pojedynki, które tutaj będą okrasą kolejnych gal KSW. Ja jestem z tego bardzo zadowolony. Wiemy, ilu i czy zobaczymy artnoksiaków na najbliższej gali KSW w Radomiu? Tak, mogę po cichu zdradzić, że będzie ich trzech. Super. No to jeszcze informacja, która gruchnęła sprzed chwili. Patryk Kinz, nowym mistrzem Oktagon. Króciutki komentarz. Jakby to powiedzieć, Patryko, świetna robota, rewelacyjna. Nie wiem jak wygrał, wiesz, jeszcze będziemy zaraz ustalać, bo tak jak widziałeś, Krzysiu podleciał, tylko pokazał, że mamy pas. No ja się bardzo cieszę, bo taki był plan. Idziemy do Oktagonu po to tylko, żeby szybko zdjąć pirata. Wziąć go, zrobić szybciutko, zrobił to Patryk bardzo dobrze, no i wyzywać ich chcąc rewanżu i to za wszelką cenę z Carlosem Wymolą, bo to jest priorytet Patryka, to jest sprawa honorowa, dążymy do tego i miejmy nadzieję, że taką walkę dostaniemy, a też nie ukrywam, że wiesz, ja bardzo bym chciał, żeby Patryk wrócił do KSW i mi się wydaje, że Federacja KSW tak samo, także trwają negocjacje, żebyśmy mieli takiego deala dla jednej i drugiej strony. Ale w związku z tym, że macie mistrza właśnie w organizacji Oktagon, to czy jacyś artnoksiacy mogą pojawić się w tej właśnie organizacji? Tak, no wiesz, no zawsze tam jest możliwość, żeby gdzieś walczyć. No, na pewno będziemy rozmawiać, zobaczymy też, jak właściciele Federacji Oktagon będą chcieli kontynuować, ale też pojawia się na czeskim rynku nowa federacja z czesko-słowackim, jest to Federacja Real Fighting Arena, która ma być taką, można powiedzieć, alternatywą dla Oktagonu i mocno się rozwija. Ma już kilka zaplanowanych gal, pozyskuje świetnych zawodników. No i teraz mogę zdradzić, to już jest ogłoszone. Bartek Gładkowicz bije się tam z Hoskiem, z bardzo mocnym zawodnikiem, też młodego pokolenia, który w Czechach robi robotę. Pomogliśmy zakontraktować walkę też jednemu Polakowi, Adamowi Fitkowskiemu, który nie jest w Arnoksie, ale ja też tak działam, że pomagam chłopakom, którzy są zaprzyjaźnieni z naszymi zawodnikami. No i tutaj będzie na pewno na kolejnych galach w maju i kolejnych galach będzie kilku zawodników Arnoksa, no bo tak jesteśmy dogadani, czyli ten czeski i słowacki rynek będzie na pewno mocno przez nas eksponowany. Artur, bardzo dziękuję za wywiad i dziękuję za podsumowanie. I żeby cię nie denerwowali twoi pracownicy, bo włączajcie baterię. Dzięki. Dziękuję bardzo i was pozdrawiam i zapraszam do obejrzenia MMA.pl zawsze. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.